Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj poklikamy sobie loszki na naszym wojowniku. Wiem, że nie tak dawno był z niego odcinek, szło to wszystko dość topornie, no ale sporo się wbrew pozorom od ostatniego odcinka zmieniło. Po pierwsze, dzisiaj jeszcze zanim zaczniemy to klikać, poulepszamy sobie itemki. Myślę, że już nawet razy 10 uda nam się wszystko wbić, więc wreszcie będzie to można powiedzieć z głowy. Oczywiście chodzi tutaj o ulepszenia od kowala. Druga sprawa, wymieniliśmy broń. Broń ostatnio, jak pamiętacie, była legendarna, w tym momencie mamy broń epicką, bardzo fajny rozrzucik, dawała nam około 40 średnich, więc jak na wojownika to jest naprawdę sporo. Oprócz tego dobijemy jeszcze jeden portal, od ostatniego odcinka padły chyba dwa, jak się nie mylę, no i dzisiaj będzie trzeci, bo zostało mu tylko 15% i w ogóle zanim to wszystko zrobiliśmy, to i tak procenty na te lochy były naprawdę fajne. Może dzisiaj wbijemy jakiś jeden level, może nawet dwa, wiadomo, że to nie jest wybitny progres, no ale w dalszym ciągu tutaj czekamy na te maksymalne runy, które już będą niebawem, bo powiem wam, że już ten najwolniejszy etap można powiedzieć, że przeskipowaliśmy i teraz naprawdę te runki idą fajnie, zaraz wam to pokażę, więc no progres na pewno jakiś będzie, także stwierdziłem, że po prostu odcineczek będzie dobrym pomysłem, aby dzisiaj go nagrać, poklikać te lochy i żeby po prostu wleciał. Na wstępie, zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to oczywiście zostawiacie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, nie zapominajcie o tym, bo widzę, że zapominacie. Oprócz tego subujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie. No a my chyba możemy powolutku lecieć i jeszcze piszcie komentarze, też chętnie poczytam, co tam chcecie, na jaki temat chcecie, co byście nie napisali, to ja oczywiście przeczytam. Dobra, lecimy. Przede wszystkim tak, te gemiki możemy sobie powyrzucać, możemy jeszcze tutaj, widziałem, że mamy do kotła dzisiaj trinkety, żeby oddawać, więc oddamy ten i przede wszystkim ten, bo on jest tu za 10 baniek, to w ogóle nam z kibla poleciało, jak się nie mylę, więc oddamy go za 20, to też będą na pewno jakieś tam statystyki na plus. Mamy 50 milionów golda, wy to widzicie, ale myślę, że chyba na razie nie będziemy tutaj ulepszać statystyk, bo ten gold się może przydać, zobaczymy zaraz. W każdym razie tak, przede wszystkim w ogóle runki, jak to wygląda z nimi, bo myślę, że wszystkich was to ciekawi. W tym momencie mamy już E62, to jest 205 prawie nowen decylionów. No i szczerze mówiąc, każdy skip nam tutaj daje naprawdę dużego boosta. Już jak widzicie, całą lewą stronę mamy ulepszoną na ponad 5000, więc no to na pewno też fajny puścik daje i fajny progres robi właśnie dzięki tym skipom. No i jak wiadomo, D70 jest ten taki ogromny boost, gdzie tak naprawdę wszystko idzie bardzo szybko, więc od E70 do E100 droga jest naprawdę krótka, także myślę, że nie na najbliższym weekendzie epickim, bo chyba on jest za tydzień, jak się nie mylę, nawet nie wiem, ale na kolejnym już będziemy mogli tutaj wreszcie wymienić itemki na takie z maksymalnymi runami, mam nadzieję, że nam się to uda i w końcu zrobić jakiś potężniejszy progres w tych lochach, ale najważniejsze, że już te takie etapy, gdzie naprawdę nawet skip 7-dniowy niewiele pomagał, mamy już za sobą, przemknęliśmy jakoś przez to, no i teraz idzie to po prostu z górki. Dobra, jeżeli chodzi o inne sprawy, no to w zasadzie za wiele się tutaj nie zmieniło. Twierdza już się buduje 20, jak widzicie, za 11 dni nam stanie. Mamy troszeczkę jeszcze tutaj surek w tajnym magazynie i tak dalej, ale to nie są jakieś wybitne ilości, także na razie niech ona się tutaj w spokoju buduje. Potem oczywiście będziemy lecieć akademia, akademia już jest 14. No i tu w międzyczasie, jak sobie będziemy zgromadzić te surki, to będę ulepszał salkę, żeby również już była na poziomie 20. I po prostu, żeby już mieć to z głowy. Dobra, no i z takich rzeczy, które od ostatniego odcinka się zmieniły, to chyba tyle. Tak więc możemy powolutku zaczynać. Przede wszystkim, tak jak wam wspomniałem, zrobimy sobie te ulepszenia. Spróbuję na razie razy 9, bo nie jestem pewien, jak my będziemy tutaj stać ze wszystkimi itemkami. Widzę, że one razy 9 nie są jakoś drogie do ulepszenia, więc na spokojnie. Tu w ogóle też się nieraz to ulepszenie buguje. Chyba nawet na wojowniku tak miałem, że ulepszałem na przykład wszystko razy 5, a mi się poulepszało w cały świat. Zresztą to nie tylko na nowym backendzie, na starym też się takie rzeczy działy, tak więc powolutku trzeba to ulepszać i sprawdzać przede wszystkim, czy wszystko się na pewno ulepsza tak, jak się ulepszać powinno. Dobra, tu mamy razy 9, tu jeszcze sobie machniemy razy 9, no dojdzie tych statystyk, musicie przyznać, że troszkę dojdzie. Tu widziałem, że już sporo osób miało razy 10 ten ekwipunek poulepszany, ja też oczywiście poulepszam sobie wszystko razy 10 i będę na tym etapie, jakby zostanę i będę trzymał te EQ, no bo potem jest sejwowanie lochów i już jakby będę odkładał te surki, żeby ulepszyć tutaj dość potężnie te itemy, jak już będziemy klikać te lochy, czyli tam pewnie w okolicach 450 levela.
Natomiast, dobra, tu mamy wszystko razy 9, ile jeszcze tych surek nam zostało? No sporo, nie? O kryształ się na pewno martwić nie muszę. Bardziej tu jest kwestia tego, żeby metalu nam starczyło, ale dobra. Może na początek to zacznę od broni, bo ta broń wiadomo jak to wygląda. Ona jest chyba najświeższym naszym nabytkiem, jeżeli chodzi o ekwipunek. Tu mamy razy 10, tu mamy cyk, dobra. Cała prawa strona i dół oprócz bucików jest razy 10, ale buciki też już możemy zrobić. Okej, chyba z tego co widzę bez problemu powinno nam wystarczyć, żeby cały ekwipunek ulepszyć na razy 10. No i zobaczcie, naprawdę sporo statystyk nam to dało, nie? Tu statystyki teraz bardzo wolno idą, mamy po 3550 około. Tutaj też zaczynam iść do 3600, jeżeli chodzi o siłę, no ale tego golda przez ostatnie dni zdobywamy naprawdę małe ilości. No to jeszcze nie jest ten etap, żeby tego goldzika zdobywać dość dużo, nie? Jednak wiadomo jak to wygląda, ale dobra, gruncie się wszystko udało ulepszyć razy 10 i teraz zaczynamy od portalu. Portal, tak jak mówię, 15%, no jeżeli tutaj jakoś bardzo nie stroluję, to powinniśmy bez większych problemów go pokonać. Oczywiście specjalnie czekałem na to, żeby najpierw ulepszyć te itemki, no bo wiadomo, że to pomoże w portalu, no ale tutaj kurczę, to jest w ogóle wojownik, on niby unika, ale to są tak naprawdę bloki, no ale no ledwo, ledwo, dobra, udało się, dobra, może nie tak ledwo, bo zostało nam pół HP, ale jakby troszkę więcej tych bloków, powiedzmy, czy tam uników zrobił, no to byłby problem, ale okej, udało nam się to zrobić, no i to też na pewno w tych lożkach pomoże. Jeszcze wam tu mogę w sumie na... chociaż nie, dobra, to zostało, albo nie, dobra, pokażę teraz, nieważne. Pokażę wam tam na szybko jakieś portale. Tu mieliśmy Magusia, jak widzicie, też mało mu HP zostało, ale nam padł. To było 27 lipca, no i potem 31 lipca również udało nam się, również Maga zresztą, pokonać. I teraz mamy 4 sierpnia, więc tak około co 3, co 4 dni te portale nam padają w tym momencie. No jak widzimy, mamy już 4-9 i potem chyba zostaje nam 5-0 i to już... A, i potem jeszcze cały następny akt, no tak, no tak. Dobra, już się chciałem rozpędzić, że już niedługo tu będziemy kończyć, no ale niestety nie jest to takie proste. Co i o co mi chodzi w ogóle z tym kończeniem? Do czego dążę? Przede wszystkim do tych tutaj pupilków, dlatego że po pierwsze zobaczcie, że wszystkie prawie już pupile mamy prawie dokarmione do końca. O światło się nie martwię, no bo tu akurat mam 3 ostatnie odblokowane, więc to na luzaczku. No ale tutaj Jaduna już, jak widzicie, dokarmiłem do 200. Tyranożarła też na dniach już nakarmię. Tutaj tego Rozpira tak samo. No i w wodzie też już będę, powiedzmy, blisko, żeby to dokarmić. Tak więc po prostu już będę chciał tu powoli sobie odblokować te przedostatnie pupile, no bo nie będę chciał w jakieś tam, wiecie, piąty od końca, czwarty od końca te jedzonka sobie, tak jak mówię, marnować, no a niestety... wygląda to tak, że po prostu będzie problem, nie? No bo chyba najszybciej odblokujemy Diabłoczorta, tak mi się przynajmniej wydaje. Ze światłem problemu nie ma. Tutaj zanim tą kopalnię 20 wbijemy, to jednak troszeczkę nam minie, no bo mamy dopiero 10. Ja tu się skupiam głównie teraz, potwierdzę, na Akademii, wiadomo, to się o wiele bardziej opłaci. Tak więc no jeszcze troszkę niestety będziemy musieli poczekać. Ale szczerze, ten portal mnie zaskoczył. Myślałem, że już będę go prawie kończył, a tu dopiero 38%, gdzie jeszcze do 50 troszkę nam brakuje. Dobra, w międzyczasie klikniemy sobie SF Toolsy standardowo, poczekajcie momencik, zaskanuję swoją postać, wiadomo, i zobaczymy jak to wygląda z tymi procencinkami, no dobrze. W55, zrobimy sobie tutaj cyk, ja to już skanowałem przed odcinkiem i tak jak mówiłem, fajne były na niektóre lożki procenty, natomiast poczekajcie, dobra, tu nam się szczytało cyk, dobra, więc wiem mniej więcej co będę klikał, ale chcę po prostu zobaczyć ile nam dało to ulepszenie tego ekwipunku i generalnie tutaj ten portalik, czy faktycznie bardzo mocno to zboostowało naszą postać. Byłoby oczywiście miło, nie będę tu chciał jakoś przedłużać tego odcinka, chociaż już prawie 10 minuta, tornado już nie ruszy. Ruszam, tak jak mówiłem zresztą, tornado już zostawiam na to, żeby kliknąć po tym save'ie lochu w całym, czyli tam na około 450 levelu, myślę, więc to najbardziej nam spowolni ten nasz progres. Dobra, bardzo nam wzrosły te procenty, szczerze. Na meduzę mamy 1,70, więc możemy spróbować ją kliknąć, to jest ta, ona nie da za duże expa, wiadomo, to jest 305 level, ale skoro mamy, no to czemu by jej nie ubić? Teraz niestety musimy bić to, co jest po prostu na tym etapie, no bo, no widzicie, ten progres nie jest jakiś giga szybki, patrząc na to, jak ten wojownik wygląda, no i generalnie, że to jest wojownik, nie? Tu jednak te lożki nie padają tak łatwo jak na jakichś tam innych klasach postaci, na jakimś tam berserku czy zwiadowcy, wiadomo, no ale tą meduskę myślę, że w miarę szybko uda nam się ubić, tam było 9 milionów, potem mamy na 13 piętro w mroku 1,33%, więc też fajnie, no 13 piętro to już nam dam
300 milionów expa, więc to na pewno duży plus. Potem mamy na idoli 0,82 i widzę, że mamy na 13 piętro w świetle 0,76 i potem mamy jeszcze na szkołę magii 0,56 i co ciekawe na tornado mamy już 0,47. Zobaczcie, to tak naprawdę to tornado może nawet byśmy ubili teraz przed jeszcze wymianą tej runki. W ogóle runę mamy w broni 30%, z czego to wynika? Z tego, że po prostu już mógłbym znaleźć jakąś tam lepszą ze 35%, myślę około, natomiast wiadomo, ze zwykłej broni większej runy niż połowa maksymalnej, czyli w przypadku broni jest to 30%, nie znajdę, tak więc niestety bym musiał poszukać jakiegoś itemku epickiego, no a one tak szybko nie lecą. Dobra, meduzę nam się udało, tych już możemy poodznaczać, bo już sobie to obejrzeliśmy, no i lecimy teraz do 13 piętra tutaj w mroku. No i jak pokonamy tego, to będziemy mieć, czekajcie, ja to sobie zwinę, będziemy mieć już tego 10, czyli po pokonaniu 10 udałoby nam się po prostu sobie tutaj tego peta złapać w mroku, nie? Już zacząć go po prostu karmić, z tym, że no 10 to jest również wojownik i raczej jednego po drugim nie uda nam się ubić, tu naprawdę musiałby być duży fart, jeżeli chodzi o Kunegundę, żeby nam to padło, ale jeszcze jak już kliknę to, co mam kliknąć, jak mi się to uda oczywiście zrobić w miarę szybko, to jeszcze raz tam przeskanuję, zobaczymy, nie? Bo myślę, że wiadomo, tu jeszcze trochę gemów powymieniać naszym pachołkom, już tu Kunegunda ma chyba same pomarańczowe, jak się nie mylę, już wszyscy mają też czarne, bo jeszcze bodajże na ostatnim odcinku było tak, że jeszcze mieli na swoją główną statystykę, co niektóre gemy, tu regularnie są te gemiki dropione, więc jakby regularnie to wszystko podmieniam, także no już to 13 piętro myślę, że niebawem padnie, a jak zmienimy te runki, to już w ogóle na 100%, tylko że znowu no czekać do zmiany run, zwłaszcza, że jakbym jeszcze miał trzeciego od końca, to jest tam bodajże w piątek 13 go można złapać, jeżeli chodzi o ten mrok, no to jeszcze byłoby pół biedy, bo karmiłbym tego trzeciego, potem jakbym złapał tego drugiego od końca, to bym zaczął tego drugiego i potem to by się jakoś tam wyrównało, nie? Grunt to po prostu na bieżąco, dobra, siedzi. Grunt to po prostu na bieżąco karmić te pupilki, dlatego że, to oczywiście na koniec obejrzymy, jakiś pasek nam poleciał, dlatego żeby tych jedzonek nie marnować, nie? Żeby, bo i tak tych jedzonek prędzej czy później nam braknie, a jednak chodzi o to, żeby jak najszybciej wszystko nakarmić i mieć to z głowy. Tu mamy plus 18, dużo nam pancerza zabiera, więc nie ma totalnie sensu tego podmienić. Jakby nam na przykład z lożków jakaś broń z fajną runą poleciała, nie? To też by był duży boost. Dobra, teraz mamy tego Włodzimierza Motowadnego, ale na razie nie. Myślałem, żeby jakieś sportowe 50 grzybków na niego, a nuż by się udało, a nuż by Kunegunda zrobiła 20 uników, ale nie ma co. Kolejny to jest mój idol, z którym ostatnio, w ostatnim odcinku już próbowaliśmy go pokonać i niestety się nie udało. No on też nam da tyle expa co nic, ale tutaj bardziej chodzi o naklejkę do klasera, żeby ta awka, no to jedna naklejka nie daje tam dużo, no ale bo jak mamy możliwość, to po prostu grunt, żeby go pokonać. Na niego mamy chyba 0,82% w tym momencie, także no to nie są wybitne procenty, a nie są też jakieś giga małe, więc po prostu spróbujemy go machnąć. Mamy 356 level, no jakby to 13 piętro w tym świetle nam padło, które będziemy chyba teraz bić, jak tego nam się uda pokonać, to wtedy byśmy już mogli powiedzieć, że jakiś tam fajniejszy progresik zrobiliśmy. Zaraz też wam topkę pokażę, bo chyba w ostatnim odcinku nie pokazywałem tej topki. Jakoś tam stwierdziłem, że się za dużo nie zmieniło. Teraz wam to mogę pokazać w sumie, jak tego zakryble uda nam się pokonać. Bo w topce, no już berki mają tam jakieś 370 levele. Jest jeden paladyn, który w ogóle tak skipuje wszystkie budynki w twierdzy, że masakra. Już ma takie mocne gemy, tak to wszystko u niego potężnie wygląda, że też myślę, że warto będzie to pokazać. Bo to jakiś świr jest, no i gra paladynem. To też mu bardzo, bardzo mocno pomaga. Natomiast z wojowników chyba mamy top 2 level. Dark Van jest cały czas do przodu. Dark Vander ma w ogóle bardzo mocne podstawy i chyba to mu tak naprawdę najbardziej pomaga w tym, żeby te lożki faktycznie cisnąć dalej. No ale to zaraz się porównamy, nie? Generalnie, tak jak mówię, raczej jeżeli chodzi o level, to mamy go top 2. Bolwerk był, chyba Dark Vander i Bolwerk to byli tacy najsilniejsi wojownicy na tym serwerze przez cały ten czas, natomiast Bolwerk chyba już w tym momencie zaczął na około 350 levelu stopować lochy, co tak jak ja już wielokrotnie mówiłem, jest dość, myślę, że nieopłacalne, bo jest to po prostu za wcześnie moim zdaniem, no ale dlatego też pewnie go wyprzedziliśmy z tym levelem, ale to zaraz, na spokojnie. Najpierw chciałbym, żeby on nam tu padł. Kurde, no już drugi odcinek z tego wojownika się z nim męczymy. 244 level, to jest w ogóle wojownik, więc no tutaj naprawdę, no jakieś uniki, jakieś ewentualnie bloki z naszej strony, no 100 tysięcy siły ma, więc to jest sporo, jakby nie patrzeć, ale no tego HP nie ma jakoś bardzo dużo, więc no on powinien paść, nie? Powinien paść mimo wszystko.
Na tu nie... O, tam 3 miliony HP było, no nie. No chcę go już dzisiaj pokonać. Chcę po prostu tutaj lecieć po kolei z tymi lochami, żeby dopóki nie pokonam danego lochu, to nie przeskakiwać na kolejny. Jego akurat się klikać, tak jak mówię, bardzo nie opłaca, dlatego że no tego expa jest tyle co nic. No ale skoro tam stoi na drodze, to powiedzmy, że chcę po kolei loszek za loszkiem, tak jak zresztą tą meduzę też się średnio opłacało, bo expa dała również tyle co nic. No ale tu w ogóle jest który level? 244, dobra, to on da jeszcze mniej. Meduza miała 305. To też nie było jakoś dużo, no ale coś tam dała. Ten 244 to będzie no naprawdę jakieś grosze. Zaraz zresztą zobaczymy, bo myślę, że uda nam się go pokonać. Przynajmniej mam taką cichą nadzieję. Zobaczymy, jak to pójdzie. No ale dobra, no już sporo tu naprawdę na niego wydałem. Może jeszcze się do niego cofniemy. To też jakby zaraz zobaczymy. Zaraz wam pokażę tą topeczkę. Powiedzmy, że jeszcze ze 100 takich sportowych grzybków. No tam były 3 miliony w jednej próbie. Około 10 milionów też się parę razy trafiło. To jest tak naprawdę jeden jakiś krytyk mocniejszy. No ale zobaczymy, no zobaczymy. No nie ma co tutaj mówić. No 0... Co jest w ogóle? 0,80 to przeważnie padało szybko, nie? Takie większe problemy były tam przy 0,20. 0,30, takie lożki też się wielokrotnie klikało. O, tu znowu, tam chyba było 8 milionów, jak dobrze widziałem. Znowu taka bliska próba, no szkurde. No boli trochę takie zostawianie na takim niskim poziomie HP, jak tutaj takie próby są. No ale trudno, no coś poklikamy, coś popróbujemy, grunt, żeby się nam udało. No na pewno ten level będę chciał wbić, przynajmniej jeden. Na początku odcinka zapowiadałem, że może będą nawet dwa. No patrząc na to, jak to topornie idzie, to chyba jednak dwóch się nie uda nam wbić, niestety. Jak ten jeden wbijemy, to będzie dobrze, no ale dobra, zaraz tutaj mówię, wrócimy sobie do niego na spokojnie. Jeszcze 15 prób, to będzie około, tak jak wam wspomniałem, 100 grzybków mniej więcej przeznaczonych na ten loch takich jeszcze sportowych, no bo też nie ma co, wiadomo, wydać tutaj 500 grzybów na pewno, na przykład, a potem sobie polecieć do 13 piętra i na niego wydać mniej i na przykład nie uda nam się go pokonać, gdzie tamto 13 piętro da nam o wiele więcej expa. Dobra, nie udało się, okej, na początek topka, tak jak mówiłem, jeszcze wam tu mogę pokazać, najwyższy level serwera to jest bodajże King Nowy, Fenios 373, tutaj w ogóle Melendez coś ich nie może dogonić, już od jakiegoś czasu zauważyłem, a Melendez to jest taki tryhard, że to jest masakra. Tu Nawalon chyba też już w ogóle lochy stopuje, więc go żeśmy sobie przegonili. No i to jest ten paladyn, o którym wam mówiłem. 355 level. Tu w ogóle ciekawe, on bardzo możliwe, że też już lochy stopuje. Zobaczcie, on ma już kopalnię 22, skarbiec ma 30, akademię 20, kopalnię złota już w ogóle, kopalnię gemów oczywiście, kopalnię złota już buduje na 17 poziom, także no gość jest masakrycznym skipowaczem, że tak powiem, budynków, i to w twierdzy, i to w podziemiu. I itemki widzę, że ma ulepszone razy 11 około wszystkie, no to tu akurat bym tak nie robił, ale właśnie zobaczcie na jego statystyki, jego gemy po około 700 z tego co widzę, nawet bardziej bym powiedział 750, tu jeden ma jakiś słabszy, no ale no mocny zawodnik, podstaw też ma około 100 więcej, więc w sumie tutaj nie ma jakiejś dużej przewagi, jeżeli chodzi o podstawy, no ale bardzo mocny jest. Natomiast jeżeli chodzi o wojowników, tu jest jakiś Ghost ma, widzę, że mocne gemy, dlatego się w tej topce trzyma, no ale levelowo jest dość z tyłu. Tepakad ma 354, to w ogóle zobaczcie, że tych wojowników jest bardzo, bardzo malutko. Niknak 352, Bolwerk 355, okej, okay, no to z Bolwerkiem jesteśmy jeszcze w miarę na równi. Mam nadzieję, że po tym odcinku się to zmieni, szczerze mówiąc. Tu jesteśmy my, ale gdzie jest ten Dark Vander? O, tu jest, dokładnie. Zobaczcie, 361 level. No nie wiem, jak on tym wojownikiem. No gemiki ma mocniejsze. Gemiki ma po około 600, powiedzmy 15, taka średnia gemów. O Boże, co tu się wydarzyło w ogóle? Czemu on ma tarczę ulepszoną razy 16? To akurat dziwne, ale też z drugiej strony on ma bardzo dużo surek, skoro wszystko mógł ulepszyć razy 10, broń ma razy 11, a tu tarczę razy 16. No ale też jak ulepsza coś takiego, to w sensie w taki sposób, to też straci dużo mimo wszystko tych surek, bo tą tarczę i tak zaraz wymieni. No ale też podstawy, zobaczcie, 100 więcej około HP, no i tutaj 4, prawie 200 podstawy w sile. Wydaje mi się, że on musiał legendarny loch bardzo robić setki razy, szczerze mówiąc. Patrząc na to, jak tutaj bardzo podstawami odleciał, to jednak tego golda wydaje mi się, że nafarmił, i zresztą surek tutaj, no razy 16 teraz tarczy ulepszyć. No ciężko, nie? My tu możemy maksymalnie razy 13, on ma jeszcze wszystko poulepszane bardziej, także generalnie ciężko, więc wydaje mi się, że tutaj jednak było farmione w legendarnym lochu dość mocno. Niestety, no właśnie dlatego nie lubię legendarnego lochu, bo legendarny loch to jest niestety taka mechanika, gdzie
no bezmyślnie można to klikać, przechodzić setki razy i farmisz i ogromne ilości golda i w sumie wszystkiego, tak naprawdę nawet tutaj drewna i kamienia do twierdzy, ale nieważne, tak jak mówię, Dark Vander tutaj bardzo mocno od nas odskoczył, no ale jeszcze wam pokażę może dla porównania statystyki, on ma tu 25 tysięcy siły i 24 tysiące HP, gdzie my mamy, zobaczcie, 21,5 powiedzmy i siły też mamy 21,5, więc no jemu te lożki faktycznie o wiele łatwiej klikać, plus pewnie już z takimi statami pokonał Tornado, nie? A jak się to Tornado 486 i 488 pokona, no to jednak bez problemu potem ze 100 Tornad myślę, że pada nawet takim wojownikiem, więc dobra, lecimy do tego 13 piętra w świetle w międzyczasie, więc tutaj no... zdecydowanie miał łatwiej, no ale Dark Vander widzimy, że zdecydowanie jeszcze lochów nie stopuje. Ciekawe, czy w ogóle będzie stopował. Najlepiej dla mnie, jakby nie stopował, tylko je klikał cały czas, bo jednak on tu ma dużą przewagę, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie, tak jak mówię, no to jest właśnie ta mechanika legendarnego lochu. Jak ktoś ma przede wszystkim pieniądze, czyli grzyby, to jakby no wiadomo, ale oprócz tego jeszcze czas, no bo żeby robić setki razy ten legendarny loch, no to trzeba mieć jednak czasu dużo, nie zaprzeczycie. No to niestety jest to bardzo, bardzo broken mechanika, no i nie powinno tak to być, nie? Bo tak naprawdę klik spamowaniem takiego legendarnego lochu można wszystkie jakieś tam swoje błędy, powiedzmy jakieś nieumiejętność gry zatuszować tym, że po prostu będziemy klikać strzałkę w lewo i w prawo i farmić ogromne ilości golda. Tak moim zdaniem być nie powinno, no ale niestety, o kurde, zobaczcie, i to jest 300, przepraszam, to jest 0,76% i padł nam tu około 30 grzybach, gdzie 0,82 w idolach nie chciał nam paść po około, nie wiem, 200 nawet. No ale dobra, grunże padło, mamy 356 level, super. Zapisujemy tą hanę od razu. Tu mamy plus 14, od razu możemy dać do kotła, to oddamy, czemu by nie. Wrzucę w sumie te 70 milionów golda w siłę, no bo i tak nam się raczej nie przyda. No i dobra, kolejny loszek, na który są fajne procenty, to jest bodajże Szkoła Magii chyba. Szkoła Magii to już jest w ogóle ostatni. Ten Anioł Apokalipsy Alex chyba nam nie padnie, to jest w ogóle wojownik, ale no właśnie, raczej z nim tutaj będą problemy. Chyba jeszcze Szkoła Magii powinna nam paść, jeszcze ją spróbujemy. No i wrócimy do tych idoli, nie? No bo tych idoli też wypada. Dałoby po prostu przeklikać w końcu, już kurde, tyle się martwić, to aż wstyd na odcinku, jeszcze zwłaszcza, że stoimy na tym konkretnym przeciwniku, a nie jakimś innym, to w ogóle nie wiem, no smutne, smutne, no ale jest jak jest. Dobra, Szkoła Magii 0,54%, no i potem mamy to, o kurde, ty, na Esteros mamy 0,29, też nawet nie zauważyłem tego wcześniej, no ale to nie są już jakieś wybitne procenty, ale może też spróbujemy szczerze, tam jakieś sportowe 100 grzybków. No mówię, Tornada na pewno nie chcę klikać, na Tornado mam 0,47, więc Tornado sobie odpuścimy, ale ten Esterosik jeszcze może, ale zanim w ogóle do Esterosu, to tak jak mówię, zdecydowanie przede wszystkim Szkoła Magii, no a tak przede wszystkim wszystkim, że tak powiem, ci idole, tych idoli w końcu chciałbym sobie pokonać. Trzeci to jest w ogóle chyba mag, jak się nie mylę, i ten trzeci to już w ogóle jest blok na dłużej, więc trzeciego już na pewno przez jakiś czas nie pokonamy, no ale pierwszy i drugi z reguły pada dość szybko, no i głupio by było po prostu tyle się z nimi męczyć, ale dobra, zanim do tego, to tego magusia mamy, co chwilę jakieś bliskie próby, ale to chyba nas nie dziwi, no bo jednak magowie w lochach przeważnie tak wyglądają, że właśnie co chwilę im zostają jakieś małe ilości HP, no ale żeby dopiąć tą, powiedzmy postawić tą kropkę na D, jest dość ciężko z tym Lucjuszem. Ile ma, o kurde, już 22 minuty odcinka, no to znowu będzie pół godziny, nie wiem, ja jak nagrywam taki odcinek jakiś, nie wiem, pogadankowy, ciekawostkowy czy coś, to przeważnie się potrafię zamknąć w 10-15 minutach, a jak nagrywam lochy i nagrywam to właśnie z takim przeświadczeniem, żeby faktycznie nie trwało to jakoś nie wiadomo ile, to niestety mi nie wychodzi. I wygląda to tak, że po prostu odcinki trwają po pół godziny, po 35 minut, ale trudno, jak możecie dać znać w ogóle w komentarzu, kto dotrwał do tego momentu, czy wam się, czy lubicie oglądać tego typu content, no bo jednak wiem, że lożki wiele osób nudzi, w ogóle to się strasznie zaczęło na przestrzeni, powiedzmy, lat zmieniać, kiedyś największe wyświetlenia robiły odcinki, gdzie było tam jakieś dociskanie lochów, wiecie, jakieś tam duży progres, dużo leveli i tak dalej, natomiast teraz większe wyświetlenia o wiele robią odcinki takie bardziej ciekawostkowe, gdzie jakby ja o czymś opowiadam, gdzie coś mówię, tak jak ostatnio ten odcinek z tym 500 levelem w 2 dni, już w tym momencie ma chyba około 5000 wyświetleń po niecałych 2 dniach od wrzucenia, nie? Więc no zmienia się, to zmienia. Teraz lożki was nie ciekawią aż tak bardzo, weekendy epickie, które też tam swego czasu nagrywałem, robiły fajne wyświetlenia, teraz robią mniejsze, teraz bardziej was interesują takie krótsze,
odcinki, ale takie bardziej konkretne. Z tego co zacząłem zauważyć, nie wiem czy nie jest to wina może jakichś TikToków, czy tych shortsów, czy czegoś takiego, bo jednak ludzie zaczynają się przyzwyczaić, że oglądają jakieś tam, nie wiem, krótkie filmiki, tak jak właśnie na TikToku, tam kilkudziesięcio powiedzmy sekundowe góra, no i tak to po prostu wygląda. Dobra, kurczę, no żeby ten loot już nam padł, fajnie, że ta Hanna szybko padła, bo ona nam dała tak naprawdę level, czyli to co najbardziej istotne. Więc już tutaj nie musimy się aż tak napinać, ale dobra, ty, Luc już też nam padł, super, obejrzymy sobie też na koniec, jak nie zapomnę. Tu w ogóle zobaczcie, znowu 20 milionów, oczywiście znowu to wrzucają do kociołka. Fajnie, że nam lecą akurat takie rzeczy, które dzisiaj chce wiedźma, bo nam się ekwipunek nie zawala. No i dobra, i został nam tak naprawdę tylko i wyłącznie, została nam tylko ta karuzela z idolami. Wbiliśmy level, więc nie tylko my, ale oczywiście również nasze pachołki wbiły level razem z nami. Także to tam delikatnie powinno pomóc, no to są wiadomo, jakieś... tak naprawdę znikoma wartość tego, co została dodana do tej naszej postaci i tych naszych pachołków dzięki levelowi, tutaj jakby dużej różnicy nie zrobi. No ale mimo wszystko może coś tam by się zadziało. A może w międzyczasie, jak my klikamy tego zakreble, to zrobimy sobie jeszcze jednego skanika, tak jak mówię, żeby już nam się tutaj zaczęło wczytywać. Pewnie nas teraz wyloguje, cyk, dobra. I zaraz zobaczymy, jak to dalej wygląda z tymi lożkami. Czy może coś tam na te, które odblokowaliśmy, na przykład 13 piętro wzrosło, albo na tą szkołę magii, zaraz zobaczymy. No ale mówię, to w międzyczasie niech tam się mieli, niech tam sprawdza. No a ja fajnie jakbym w końcu tych idoli pokonał. No kurczę, jak ja nie lubię takich lochów, z którymi się męczę kilka odcinków z rzędu. O, dobra, siadło. No i właśnie, zacząłem narzekać i siadło. Bardzo pięknie, dziękuję. Zapisujemy, zaraz sobie obejrzymy. Mamy coś na inteligencję, Mariuszek, plus 6 tylko i wyłącznie, więc nie ma sensu. Od razu to dajemy do rozmontowania i w międzyczasie nam tutaj wskoczyło. O, co ciekawe, na zakreble nam spadły teraz procenty, więc taka ciekawostka. Na Tornado mamy 0,51 i na Esteros mamy 0,31, więc w zasadzie to, co miało być, to zostało. Zakreble nam jeszcze się szczytał, bo w momencie jakby szczytywania do SF Toolsa on jeszcze był niepokonany, wiadomo. Także tak jak mówię, Tornada nie ruszam, no ale spróbujemy ten Esteros. W Esterosie mamy wojownika dość mocnego, no ale jakieś na sam koniec odcinka powiedzmy jakieś, nie wiem, 100-150 powiedzmy sportowych grzybków na niego. 0,30% to jest bardzo mało, ale to też nie jest tam powiedzmy 0,02-0,05, więc jakieś faktycznie szanse są. Jakby tu siadły jakieś bloki, tego typu rzeczy, no to... może i by nawet nam się udało go pokonać. Nie pamiętam, kto jest 16 szczerze. Jeżeli 16, nigdy nie mogę zapamiętać tych podstawowych lochów, ale jeżeli 16 to też jest wojownik, no to niestety za dużo nam to nie da, bo tego 16 już na pewno nie pokonamy, bo jednak wiadomo, no każdy jeden wojownik jest silniejszy od drugiego, tam 12 milionów HP, no ze 126 milionów 12, to jest sympatyczna próba, musicie przyznać, no ale dobra, trochę o, tam 8 milionów, kurde, no on chce paść, nie? Zdecydowanie chce paść. Zauważyłem, że ta mechanika lochów jest trochę jak taka, nie wiem, jak jakiś hazard delikatnie bym powiedział, w takim sensie, że po prostu, o i siadło, dziękuję pięknie i mamy, oj, na wszystkie cechy, szkoda, myślałem, że na 3 staty może byśmy zamienili, ale dużo golda daje, więc damy do wiedźmy. Ty, padło nam, kurczę, dziękuję pięknie. Kończąc wątek, zauważyłem, że, no i tu mamy Ramzeja, czyli to też jest niestety wojownik, ale dobra, jeszcze spróbujemy coś. On jest w ogóle bardzo mocniejszy, o wiele w sensie od tego. 460 level, 59 tysięcy, 57,5, dobra, zobaczmy tego. 10 leveli więcej, ale ej, nie jest taki o wiele mocniejszy, szczerze mówiąc, wiecie? Może ja tu na szybko sprawdzę. Kończąc mój wątek, trochę ta mechanika lochów jest podobna do jakiegoś hazardu, że tak, wiecie, jak tam są jakieś slotsy czy coś, to też jest coś tego typu, że chce dać, tak nas podpuszcza. Tutaj tak samo to wygląda, jeżeli chodzi o tą małą ilość HP, że co chwilę jest mała, co chwilę mała, chce niby dać, a tu się potem okazuje, że niestety wydamy tam powiedzmy 500 grzybów na loch, no i nie padnie niestety. Dobra, dajemy Simulate, wybrałem Ramzeja teraz w Esterosie, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze ustawione. O kurcze, 0,11%, no to tak jak mówiłem, to są bardzo małe procenty, to nie ma co przedłużać, zamkniemy się w około pół godziny odcinka, miało być krócej, ale niech tak będzie. Tego Ramzeja bardzo możliwe, że w kolejnym odcinku już bez problemu pokonamy. Ramzej by nam otworzył oczywiście drogę tam do, myślę, że potem chyba jest jakiś mag, czy tam jakiś zwiadowca, więc to by pewnie padło łatwo, no ale trudno, dzięki temu, że taki progres zrobiliśmy i w sumie pokonałem to, co miałem pokonać i to, co, jaki był plan na pokonanie.
to dzisiaj po awce może nie, ale jutro wydaje mi się, że awką już wbijemy kolejny level, także to też na pewno na plus. Dobra, lecimy. Meduza padła tak jak padła, zresztą widzieliście. Motu z podbijakiem, 126 milionów. No i dobra, ty, Kunegunda nie zrobiła mu jakoś dużo, więc wygląda na to, że my tutaj musieliśmy się jakoś mocniej odpalić na niego, co akurat jest plusem. Zawsze cieszy, jak nasza postać robi największy pogrom w lochach. Bardzo fajne kryty w ogóle na sam koniec, jak pewnie widzieliście. Lecimy dalej. Mamy choleryczkę Hanę, to jest maguś. Pierwszy kryt, drugi kryt. O Boże, to zobaczcie, to jest wszystko było wyliczone. My trzy kryty, ona żadnego i tak zobaczcie, jak nam mało HP zostało, ale padła, padła, 300 milionów expa zainkasowane. Lecimy dalej. Teraz mamy Luciusza czysto krwistego. To też jest maguś. Bardzo. Jezu, czy ja zrobiłem same kryty? Dobrze widziałem. Pierwszy kryt, drugi kryt, trzeci kryt też, czwarty kryt, piąty kryt, szósty kryt, siódmy kryt. Siedem krytycznych ciosów z rzędu, a i tak było blisko, żeby on nas pokonał. No to faktycznie szanse nie były jakieś duże, ale grunt, że się udało. Ile w ogóle za niego dostaliśmy jeszcze? 242 miliony, no to jest akurat fajna ilość. Dobra, lecimy teraz z tym. Barbar tutaj za wiele nie zrobił. Maguś jeden krytyk, 75 milionów. Okej, okay, no to tak jak myślałem, no Kunegunda tutaj unikami przede wszystkim zaorała. My delikatnie dobiliśmy, no ale to jest 28 milionów expa. No tyle co nic, ale naklejka do klasera będzie, już przebiliśmy 93%, więc spoko. I na koniec chłopięcy Brian. Walka dwóch potężnych wojowników, można by powiedzieć. Także ja przyspieszę razy 3, a i tak to będzie na pewno długo trwało. No ale ty, spoko. Jestem szczerze mówiąc zadowolony, bo progres naprawdę zrobił nawet większy niż myślałem w zasadzie, bo tego Esterosu nie brałem pod uwagę, że go pokonam, a tu się udało i to zobaczcie jak szybko. No nie wiem, jak to, na czym to polega, że może też kalkulator nie jest taki, ja to wielokrotnie powtarzam, precyzyjny, jeżeli chodzi tutaj o te lochy, no bo tu jednak jeszcze dochodzą nasze pachołki, a tu mu o wiele łatwiej jest obliczać, no ale spójrzcie, że zakreblena, który by go był, to tam 0,80%, chyba coś takiego, padł nam łącznie po jakichś, nie wiem, nawet chyba 300 grzybach, coś tego typu. Natomiast jeżeli chodzi o 13 piętro, to tego maga padła nam po około 30-40, no i ten tutaj wojownik też nam padł po jakiś, nie wiem, 50, coś takiego, nie liczyłem dokładnie, no ale na pewno o wiele mniej potrzebowaliśmy, żeby ich pokonać. Dobra, to tyle, ja wam pięknie dziękuję oczywiście za uwagę, mam nadzieję, że taki odcinek czego wam się podobał, jeżeli tak, to pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie tego kciuka, nie zapominajcie o tym, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robił, piszcie komentarze, jak tam wam idzie w życiu, czy też w gierce, co tam chcecie, to możecie napisać, chętnie sobie poczytam. No i w zasadzie chyba tyle, wydaje mi się. Akurat przyjechał samochód, możliwe, że słyszeliście, bo mam otwarte okno. A i wbijajcie oczywiście na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu i opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.